Awans do wielkiego finału to jest dla mnie taka przygoda, w sumie taka jedna z wielu przygód, które się toczą w moim życiu. To jest takie wow, wielkie takie przeżycie. Jest to na pewno duży prestiż. Fajna sprawa, bo można sprawdzić się z chłopakami najlepszymi w tym kraju. No i fajna przygoda na pewno, bo wyjazd, wiadomo, do Gdyni. No i o tym czymś marzyliśmy i chcieliśmy tam być po prostu. Ciężko trenowałyśmy z dziewczynami, żeby dostać się w ogóle na mistrzostwa województwa. No ale trenowałyśmy i dziewczyny dały z siebie wszystko, było widać w ostatnim meczu. No i wygrałyśmy. To jest taka nagroda? No, myślę, że tak. I myślę, że w tym roku no, doszliśmy do apogeum. Rocznik jest bardzo, wszystkie roczniki mamy niezwykle zdolne, ale ten rocznik dominujący, czyli chłopcy z trzeciej klasy, rocznik 98, są naprawdę bardzo dobrymi zawodnikami. 5 chłopców było na konsultacjach kadry narodowej. No i myślę, że właśnie są tego efekty. Tutaj dzięki pani dyrektor Barbarze Wardzie i dzięki prezesowi Lubelskiego Związku Piłki Nożnej mamy wszystko jak w raju wręcz, naprawdę. Wszystkie treningi wplecione są w plan lekcji, więc oni zaczynają treningami szkołę lub kończą szkołę, więc nie muszą po prostu czekać, tak, że tak powiem, od razu po treningach mają odnowę biologiczną w postaci basenu, tam prysznica, dożywianie, mają 2 posiłki dziennie w szkole. Także naprawdę tylko trenować, tylko chęci i ambicja i to wystarczy, i to wystarczy. Oczywiście zaryzykowałam, bo wiadomo, że gdyby mnie przyjęła klas sportowych o profilu piłki nożnej zawodników z całego województwa, to przecież na to miejsce mogłabym przyjąć uczniów najlepszych z całego Lublina, którzy mają świadectwo z wyróżnieniem. I to było moje ryzyko, ale po tylu latach doświadczenia jednak myślę, że dobrą podjęłam decyzję, bo nasi sportowcy obecnie uczą się coraz lepiej, mają coraz wyższe wyniki w nauce. No i generalnie, chociaż mamy bardzo dużo uczniów, 856 uczniów, a w trzecich klasach ponad 280, to wynik egzaminu gimnazjalnego zewnętrznego każdego roku jest bardzo wysoki przy takiej ogromnej liczbie zdających, co jest wielkim sukcesem szkoły. Pamiętam pierwsze nabory, gdzie zgłaszało nam się 20 kilku chłopców i no cóż powiedzieć, braliśmy wszystkich jak leci, a wiadomo, że z nauką było różnie. Teraz na ostatnim naborze mieliśmy prawie 70 chętnych i no tutaj mamy już ogromny wybór. Jest prosta sprawa, przy równych umiejętnościach sportowych no decyduje lepsze świadectwo i powiem szczerze, zauważyliśmy taki fantastyczny trend, że już nauka, inteligencja zawodników idzie w parze z poziomem sportowym. Już rzadko się zdarzają zawodnicy na wysokim poziomie, którzy się nie uczą, którzy mają problemy z nauką. To są już młodzi, inteligentni ludzie, którzy wiedzą, że trzeba znać języki, trzeba umieć się wypowiedzieć przed kamerą, trzeba po prostu dbać o swój wizerunek. Ważna na pewno jest bardzo matura, no bo bez matury w tych czasach nie można zostać ani trenerem, ani sędzią, a chyba każdy, kto nawet skończy karierę, a nie daj Boże, przytrafi się bardzo poważna kontuzja, chce chyba w piłce, że tak powiem, być. Nawet gdy chcemy coś poprawić, pouczyć się, nawet trener nam odpuszcza trening jeden. No, dla mnie bardzo dobre są nauczyciele, bo nauczyciele pozwalają w każdej chwili przyjść, poprawić. No i bardzo dobrze tłumaczą na lekcji. Ja akurat mieszkam w bursie, także rano na śniadanie, wiadomo, potem bus nas wiezie do szkoły i zależnie jak mamy trening, czasami mamy rano, czasami po południu, szkoła, trening, wracamy do bursy, wiadomo jak jest nauka, no to nauka, odpoczywamy, no i tak w kółko można powiedzieć.
Chłopcy i dziewczyny bardzo ciężko trenują, naprawdę. Oni mają około 3 godzin treningów dziennie. Od poniedziałku do czwartku, w piątek trenują w swoich macierzystych klubach, także to nie jest tak, że ten sukces wziął się znikąd. To są lata treningów i ten efekt, taka nagroda w postaci właśnie tego finałowego turnieju. Myślę, że oni na to po prostu zasłużyli. Zawsze się jeździ po zwycięstwo. Na pewno nie będzie łatwo. Już teraz tak naprawdę nie było łatwo, no bo to już najlepsi, tak? Jak nie było dosyć trudno na tych eliminacjach, bo łatwo nam poszło w miarę, to tak tutaj już na finał był bardzo ciężki. To już ten w Gdyni, no każdy chce wygrać. Też wiadomo, że będzie ciężko. Trzeba skoncentrowany być. To jest boisko małe, wszystko jest możliwe. No na pewno chcemy wygrać. Nie będziemy tutaj mówić, że uda nam się, znaczy będziemy zadowoleni z tego, że wyjdziemy z grupy. No chcemy wygrać po prostu. No to oczywiście liczy się nam wygrana, tak, żeby wygrać, pobawić się, dobra zabawa. Każda drużyna, która tam jedzie, chce dostać się do finału, go wygrać. No. Ale naszym celem no, na pewno jest wyjście z grupy, a potem zobaczymy, jak się rozpotoczy. Piłka pokaże.